Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3. Musimy dostać się, bezpiecznie, troszeczkę niżej. No, żeby tak za bardzo nie zlecieć, to jednak może zwolnią troszeczkę i nie będą, wiecie, udawać wielce szalonej ojojojoj. Myślałam, że już spadnę. Kiepsko by wtedy było. Jak ja mam tam się teraz dostać? Już normalnie boję się tego, co mam zrobić. Oj, zaraz. To nie tak. Tak? Kurczę, ona mi się tego nie złapała. Dobra, tak coś czułam, że będzie... z tym coś nie tak. Dobra, to może nie będziemy tak... O, dobrze jest. Dobrze jest, ludziska. Tutaj. Ależ to wszystko jest problematyczne i... Coś czuję, że opuściłam jakąś ważną dźwignię. To nie jest miłe uczucie, no ale... Nie, chyba nie. To musimy sobie na pewno odfintegować. I... Teraz, dobra. Lara. O, dziękuję. Teraz... Teraz, czy mi się wydaje, czy mam teraz pójść tutaj i bardziej... O nie, dobrze mi się wydawało. Teraz będzie taka wstrętna czasówka. No nie, ta gra chce mnie wykończyć, naprawdę. Dobra, spróbuję to jakoś przejść. Osobiście mam ogromne wątpliwości, no ale dobra. Zawsze można spróbować. Jest, jest! Udało mi się, udało mi się, udało mi się! Lara, wypływaj szybciutko! Dobra, spróbuję zapisać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na zapis, ale zawsze można po prostu... Kurde! Tak, to jest męcząca czasówka, no ale... Próbuję ją jakoś przejść w miarę moich możliwości. No, co niestety pewnie się nie uda, ale dobra, tam zawsze można próbować, prawda? Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, takie zapisywanie, ale... No, Lara, szybciutko, szybciutko. Nie pamiętam, czy ona tam się może odbić teraz zaraz do tyłu, no ale... raczej nie. Kurde! No świetnie. Górę. Tak, szkoda, że na tej drabince nie można jakoś jeszcze jej maksymalnie przyspieszyć, ale dobra. Coś tak czuję, że nie uda mi się zdobyć sekretu, no ale jak nie, to mówi się trudno. Lara, w bok, proszę cię, pośpiesz się, kobieto. Dobra, nie wiem, czy to ma sens, zapisywanie w tym momencie. No ale na kolejnym slocie, czemu nie, prawda? Dźwignia. Dobra, lecimy czym prędzej. Ojojojoj. Lara. Kurde, no co to ma być? Już teraz to... Pierdzieliłam to chyba. Nie, gdzie ja biegnę, gdzie ja biegnę? Jezu, wszystko mi się miesza, wszystko mi się miesza. To nie jest dobre, Lara! Dobra, dobra, może się uda, może się uda. Dobra, trzeba tu jakoś bezpiecznie... to chyba mi się nie uda.
Tak, to się nie uda, ale dobra. Auć. Dobra, trochę życia straciłam. Jest, 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 jest. Biegnij, kobieto, biegnij. Jest! Mamy sekret! Wow! O tak, o tak. Kto jest najlepszy? Kto jest najlepszy? Juno jest najlepsza. A jak żeby inaczej? Na szczęście jest dźwignia, żeby móc się stąd wydostać, bo nie chciałabym tu umrzeć dla tego sekretu. Dobra, więc wychodzimy sobie. Nie wychodzimy sobie stąd. Wow, ale się wystraszyłam. O cholera. Wow, myślałam, że jakiś bug się wkradł i po prostu nie będę mogła stamtąd wyjść. Ależ to by było okrutne. I miałabym sekret, ale co by mi było po sekrecie? O rany. Chyba bym umarła, nie wiem. Gdybym miała to jeszcze raz przejść. O nie. Znaczy, w sumie czeka nas jeszcze jeden sekrecik, który, nie wiem, chyba jest już łatwiejszy do podniesienia od tego. Chociaż nie, w tej grze nie istnieje coś takiego jak łatwy sekret. Z każdym jest coś nie tak. Dobra. Ja teraz chcę. Dostać się na górę, chyba, tak? Tylko jak? Tędy jakoś może? Najlepiej w jakiś mało bolesny dla Lary sposób, skoro udało jej się zdobyć ten kryształek, a więc odzyskać trochę życia, bo nie wiem, czy widzieliście, ale troszeczkę mi się tu przy spadaniu na dół straciło. I teraz tak, musimy pójść chyba najpierw po klucz. Tylko tak sobie pamiętam, gdzie on tam był. No nic, poszukamy go. No, już teraz to na spokojnie, to sobie można, nie? Dobra, nie ma co się śpieszyć. Tak, po tej czasówce można już troszeczkę wyluzować. Dobra. Auć. Ja chcę pójść do miejsca, które wcześniej troszeczkę ominęłam. Już mi się wszystko, patrzę, miesza tutaj strasznie. Stąd chyba przyszłam, tak? Na dół. Stąd przyszłam. O, proszę bardzo, dokładnie stąd. I tylko gdzie był klucz? Kurde, ale tu jest ciemno. Nie, nie chcę kłócać, ja chcę flary użyć, właśnie. Gdzie tu może się kryć klucz? Gdzie byście się schowali, gdybyście byli kluczem, co? Zaraz, chyba nie. To było tamtym miejscu przed tym, tak mi się zdaje. Czyli jeszcze wcześniej troszeczkę. Tak? Czy już mi się wszystko pomieszało? Kurde, to jest męczące. Auć. Dobra. Nie chcę tracić życia. Jeszcze będę miała okazję, żeby to zrobić. Tutaj, tak? Tu był klucz. Gdzieś tu. W ogóle to jest bardzo ładne miejsce. Woda sobie spokojnie pluska. Tutaj zobaczcie. Jakieś figury, nie figury. Fajnie to wszystko zrobili w sumie. Dobra, a ja się nie. Nie, 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 nie! Dlaczego? No. Dobra. Wow, kompletnie się go tu nie spodziewałam. Zapomniałam w ogóle, że tutaj właśnie wyskakują tacy przyjemniaczkowie. Nie, dobra. Gdzie był ten klucz?
Może ja zapiszę na wypadek, gdyby znowu mi jakiś taki wyskoczył i nie wiem, i mnie zabił. Dobra, gdzie może być klucz? Tu nie ma. Więc może tu? Także nie. O, jest klucz ludziska. Mamy znowu śliczny kluczyk. O, tak. Chyba taki sam jak poprzednio. Dobra, skoro mamy kluczyk, to nawet sobie zapiszę. Wiem, że przed chwilą to robiłam. Dobra, więc możemy ruszać do miejsca, za którym, o którym w zasadzie trudno jest mi się jakoś tak składnie i jednoznacznie wypowiedzieć, dlatego że z jednej strony jest bardzo ciekawy, ale z drugiej trochę także męczące. W zasadzie cały ten poziom taki jest. Jest taki ciekawy, inny. No, trzeba się troszeczkę tutaj namęczyć, ale w zasadzie końcowe poziomy w Tomb Raiderach prawie zawsze takie są. Więc to jest coś, do czego gracze uwielbiający właśnie te Tomb Raiderowe klimaty, no, muszą się przyzwyczaić i koniec, kropka. Dobra. Teraz pójdziemy właśnie najpierw do miejsca, o którym mówiłam. I tak, tu są różne żywioły, nie? Na tych tam kamieniach. Tu właśnie dokładnie kamienie, czyli ziemia. I prawdopodobnie domyślacie się, że będzie coś z tą ziemią tutaj, no, związanego. I powiem wam, że to ruchome piaski, niestety. Lara, proszę, nie toń, nie toń. Dobra, tu są chyba dwie drogi. Wiem, że można też iść w lewo, ale droga po prawej jest chyba bezpieczniejsza. To znaczy, można ją przejść bez używania apteczek. No i tak, no, jak pierwszy raz grałam, to możecie się domyślić, że mało tutaj w tym miejscu w gacie nie narobiłam, bo Lara co chwilę podtapia się trochę i praktycznie, znaczy, no, życie nie spada jej, więc jest okej, ale no, człowiek idzie i nie jest pewny, tak? Ma się wrażenie, że ona zaraz się tu utopi, a nie utopi się, tak troszeczkę zaspoileruję, bo to jest właśnie ta właściwa droga. Tak, nawet teraz warkoczyk na wierzchu, Lara oddycha warkoczykiem prawdopodobnie. Nie wiem, może ma w tym warkoczu schowaną jakąś rurkę, słomkę do łapania powietrza, czy coś takiego, nie wiem. Nie będę wchodzić w jakieś dziwne spekulacje i tu już chyba można wyjść. No właśnie. Generalnie to już jest, to już to. Ale tutaj też jest gdzieś dźwignia, która, dzięki której zdobędziemy sekret ostatni chyba. Mam nadzieję, że ostatni. No, świetnie. Dobrze, że zapisałam, bo nie chce mi się w kółko latać. A może tak w zasadzie to na spokojnie się podciągniemy tu na skałkę, Lara, co? Nie możesz, a szkoda. Tam mam, rozumiem, doskoczyć. Tylko czy z rozbiegu? A może nie? No, najwidoczniej nie, dobra. Wy już coś wiecie chyba o tym, że nie jestem najlepsza w skakaniu jakimkolwiek, prawda? Zaraz to tu? Tak, to tu, więc spokojnie. Zaraz sobie wstaniemy, myk, myk, myk. I o, apteczka! O apteczce to nie pamiętałam, przyznam się. No, ale przynajmniej wiedziałam, gdzie jest dźwignia. I to jest najważniejsze w tym momencie. Dobra, będzie się można w ten sposób tam dostać do sekretu, ale na razie musimy jeszcze zdobyć coś, po co Lara tu przyszła, oczywiście.
Jak żeby inaczej, tak na wstecznym, tutaj w dół. No i znowu do bagna. Przepraszam, Laro, że tak musisz błądzić po jakichś, nie wiem, jaskiniach, błocku obleśnym. Ale takie życie. Jak się chce zdobyć małe co nieco, to trzeba cierpieć. Dobra, tutaj. Coś jakoś spokojnie tutaj jest, nie sądzicie? Oj, 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 oj. Nie, nie, nie. Kurde. Było narzekać, że jest spokojnie? No, właśnie. Dobra, całe szczęście, że tylko jedno coś. Ups. Ale ładne. Urocza figurka. Właśnie takie szczególiki w Tomb Raiderach bardzo mi się podobają. One tak nieziemsko tworzą klimat, że człowiek aż nie może się nadziwić. W końcu to wiecie. Kurde, grafika, same kwadraty praktycznie, a zobaczcie, jak to wygląda rewelacyjnie. No, to wszystko jest tak mroczne, że aż cały czas mam ciary praktycznie. Te ognie, ta czerwień, te kamienie. No, to jest po prostu piękne. I zobaczcie, jaka ładna maska. Właśnie po nią tu przyszliśmy. Ale oczywiście, jak tylko ten artefakt podnosimy, no to wszystko zaczyna się walić, czyli jak zwykle. Tak, ach, Lara, ty wredna babo, ty. Wszystko tylko niszczysz. No i oczywiście teraz musimy uważać, żeby nam kamienie na głowę nie spadły. Tak, wszystko się rozpada. No, kurde, wiedziałam, że tak będzie. Ja nie wiem, ja jestem jakaś nieprzystosowana do grania w Tomb Raidery. No, czemu to nie spada? Kurde. No nie, ja się na to nie godzę. Po prostu jestem tak niepewna siebie, jak wszystko się burzy i spada na Larę. Dobra, do tyłu, do tyłu. Okej. Pocieszające, że jak gdzieś już te kamienie spadły, to w to samo miejsce nie spadną. Lara, proszę cię. Jak sytuacja? Oj, 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 tam teraz te wszystkie ruchome piaski chyba zniknęły, więc auć, dodatkowe utrudnienie będzie. No ale dobra. Na razie nie ma co się tym wszystkim przejmować. Ja pierniczę, nie wierzę w to po prostu. Czemu ja zawsze w takie głupie miejsca muszę wpaść? Nie wiem, to już jest jakaś chyba charakterystyczna rzecz dla moich filmów. Dobra, tym razem jakimś cudem się tu zatrzymałam. No i... O, świetnie. Nie doskoczyłam tam, gdzie chciałam. No cudownie po prostu. Tak, pewnie, pewnie, Juno. Wydłużaj jak się da ten odcinek. Cudownie. Auć. No, pewnie, Juno. Wydłużaj odcinek jak się tylko da. Świetnie, świetna taktyka po prostu. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy i teraz tak. Chciałabym się tam jakoś dostać, tak żeby sobie ładnie zjechać. To prawdopodobnie jak najbardziej jest możliwe. Dobra, nawet sobie zapiszę. No wiecie, żeby was nie męczyć po prostu kilka razy tym samym. Nie umrę. Dobra, tu chyba też jeszcze nie umrę. O nie, tam mogę umrzeć. To jest niebezpieczne.
Lara, dlaczego ty tak masz jakąś dziwaczną manię niszczenia tych wszystkich pięknych miejsc, które odwiedzasz? Dobra, tak mi się udało, to kolejny zapisik, a co tam szaleją? Okej, teraz trzeba ostrożnie. Dobra. Wow! O nie, 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 nie chcę umierać! Umrę, cholera jasna! Czy ja coś właśnie powiedziałam? Dobra, nieważne. Spokojnie. To trzeba przejść jak najszybciej. Nie zastanawiać się za długo, tylko po prostu raz, dwa, trzy. Oj, oj, ja pierdolę. Dobra, to trzeba przejść jak najszybciej. Nie zastanawiać się nad tym, nie wiadomo ile, tylko po prostu przebiec. Tak jakby wszystko wali nam się na głowę i... Dobra, jest. Lara żyje, Lara żyje. Dobra, chcę tutaj i na sam dół. Teraz spokojnie w zasadzie możemy chyba pobiec... O Boże, co się stało, co ja zrobiłam? Nie, nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Idziemy, moi drodzy, teraz po sekret, tak? Sytuacja nam się troszeczkę uspokoiła. Wszystko przestało nam się trząść. Nic. O Boże, pułapka. Nic na głowę nam nie spada, tak? Przyjemne urozmaicenie, muszę przyznać. I. Tu jest znajdźka, którą chcę za wszelką cenę zdobyć. Prawdopodobnie się podpalę zaraz, albo i nie. No jejku. To nie jest takie proste, jak to wygląda. No, no ale dobra. Ja wiem, że ja z tymi zapisami... Kuźwa! I całe szczęście, że zapisałam. Ja mam tak fatalne wyczucie czasu. Dobra. Niech to sobie spokojnie przeleci jeszcze raz. O! A ja tak będę kroczek po kroczku to... No, no nie wierzę, po prostu nie wierzę. Już mi się ręce zaczynają trząść. Przyznam wam się, że nagrywam dzisiaj już czwarty odcinek i po prostu w oczach mi się dwoi i troi to wszystko i po prostu, no nie wiem. Tak z jednej strony ciągnie mnie do tej gry, żeby ją przejść, wiecie, no... Jest tak wciągająca, wręcz uzależniająca, ale jednocześnie powoduje taką irytację, no, stresik, nie wiadomo co jeszcze praktycznie. Zaraz. Ja chcę iść sam w zasadzie. O, dziękuję. Tylko, że tam jest strasznie ciemno. Dobra, tu potem. Teraz to ja chcę pójść do miejsca, gdzie był ten sekret, bo zapomnę, że miałam po niego pójść i taki będzie finał. Więc po prostu wbijamy tutaj i w zasadzie myślę, że możemy na razie zakończyć ten odcinek, bo no cóż, emocje trzeba dawkować. Boże, 611 zapis. Straszne, dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie i cóż, trzymajcie się.